Witam Was w kolejnym odcinku Specy Monitor 99. Słuchajcie, otrzymaliśmy nową aktualizację, która wprowadza masę, ale to masę nowości. Nie będę ich po kolei omawiał, tylko na sam początek lecę zrobić kolejnego rebirfa i wszystkie strefy odblokować. Więc widzimy się, jak to zrobię. I będziemy sobie sprawdzać, co zostało dodane. Jesteśmy właśnie przy piątym rebirfie i patrzcie, odblokowujemy kolejną jakość jakby petów, sekretne. Jakieś questy? To może być ciekawe. A, i tu jeszcze boostuje szansę na zdobycie shiny peta. Dobra, później sobie to sprawdzimy, tylko muszę odblokować wszystkie arenki. Więc do dzieła, lecę z kolejnym rebirfem i wbijam po kolei wszystkie areny. Ciekawy jestem, czy wszystko będę musiał od początku odblokowywać. Znaczy od pierwszego świata. A nie, tutaj na początek tych wordu nas cofa po prostu. No dobrze, dobra. Ja się biorę za odblokowanie arenek. Słuchajcie, co 4 godziny na pierwszym świecie odpala się event Świętego Patryka. Polega podobnie, tak jak było to w PC monitorze X, rozwalaniu skrzynek i na końcu tęczy powinniśmy mieć jajko, które będziemy otwierać za nową walutę, którą możemy zdobywać tak naprawdę ze wszystkiego, co rozwalamy. Dajcie mi chwilę, ja to znajdę. Gdzie to jest? A patrzcie, to jest takie długie. Patrzcie, jaka ta długa jest tęcza. Dobra, dajcie mi chwilę, tylko niech to idę do końca. Słuchajcie, doszedłem do końca, ale coś jest popsute. Jajko jest zablokowane, nie da się nic z nim zrobić. To nie jest zły event. No nic, mam nadzieję, że to później naprawią, bo aktualnie tego nie możemy sprawdzić. No i słuchajcie, jesteśmy na Tech Worldzie. No niestety, nowy event nie działa, więc wróciłem tutaj na Tech World i od razu wam pokazuję pierwszą zmianę, o której już wam wspominałem, czyli nowe mastery. Oczywiście mamy owocowe mastery i mastery odłowienia. Dodatkowo jeszcze otrzymaliśmy mastery związane z petami. Niestety to mastery z petami niezbyt dobrze działa. W takim sensie, że niezbyt je dobrze się wbija, bo przerobiłem ponad 1 000 000 petów i dopiero wbiłem 17 mastery. Mam nadzieję, że zostanie to zmienione. Natomiast jeżeli chodzi o owocowe mastery, to tak jak wam już wspominałem, tutaj expa wbijamy poprzez jedzenie owoców lub ich przerabianie. Natomiast jeżeli chodzi o mastery związane z łowieniem, to jeszcze go nie sprawdzałem. Może sobie je później sprawdzimy, a jak nie, to w kolejnym z odcinków. Kolejne nowości możemy też spotkać w ekskluzywnym sklepie. Między innymi dostaliśmy jakiś taki nieskończony pak, który nie wiem do końca jak ma działać, ale pierwszą tą nagrodę, czyli te diamenty, możemy odebrać za darmo. Niestety tego tu już nie będę kupował, no i tutaj są też jakieś darmowe nagrody. Nie wiem, czy to się opłaca i raczej tego nie będę testował. Kolejną rzeczą jest nowe ekskluzywne jajko. I powiem wam, te pety naprawdę są ładne. Możliwe, że sobie kupimy takie nowe jajko i otworzymy, może coś ciekawego dropnie. Oczywiście otrzymaliśmy nowe enchanty i nową umiejętność. Patrzcie, nawet został poprzedni enchant, ten Boss Chest Mimic. Jeżeli chodzi o tą nową umiejętność, to nie wiem, czy ona będzie jakaś dobra. Natomiast jeżeli chodzi o ten enchant, to prawdopodobnie go zakupię. No i oczywiście, tak jak już wam wspominałem, będziemy mieć Super Magneta. I to jest enchant, który na pewno będę musiał kupić. Ale tak jak widzicie, aktualnie cena jest jego bardzo duża. Więc jeszcze trochę poczekam, może stanieje. Mam nadzieję, że ten też stanieje, bo na razie to też jego cena jest bardzo duża. Kolejną nowością, która została wprowadzona, jest możliwość zdobycia deski wersji shiny, która jest o 35% szybsza. Nie wiem, czy to się opłaca. Drogie te deski. No i tylko jest 10%, że ona nam wydropi wersji shiny. Kolejną nowością, która została wprowadzona, to w indeksie możemy podejrzeć, ile sztuk danego peta już złapaliśmy. Dodatkowo, tak jak widzicie, jest napisane, że mamy 10% większą szansę na złapanie tego peta w wersji shiny. To się zwiększa w zależności od ilości złapanych petów. Tak jak widzicie, tego chyba mam złapanego jednego, jeszcze nie mam tego bonusu. Dzięki czemu będziemy mogli łapać coraz mocniejsze pety. Kolejną rzeczą, która została wprowadzona, to jeżeli graliście w PC Monitor X, to pamiętacie, tam były questy i tutaj też właśnie są questy. Niestety tutaj już z tej strefy już wszystkie zrobiłem, więc sobie nie podejrzymy ich, ale tutaj może w następnej będą. O, tutaj widać. Są questy jednogwiazdkowe, dwugwiazdkowe i trzygwiazdkowe. I za to dostajemy takie zwoje, które możemy wymienić na bardzo ciekawe nagrody, które wam zaraz pokażę. A jeżeli chodzi o nagrody, to musimy się udać do strefy 140 i tutaj mamy merchanta. I te nagrody się losują randomowo. No tym razem nic ciekawego nie trafiłem, chociaż te potki to są nawet sporo warte. I te ceny naprawdę też są przyzwoite. Ale też jest szansa tutaj na zdobycie huge peta. No niestety tym razem nie wyleciał, ale jak mi się pojawi, to wam pokażę. Słuchajcie, kolejną rzeczą, która została wprowadzona, jest nowy Daker. Tak jak możecie przeczytać, on służy do huge petów i Titanic. Niestety, tak jak go wcześniej sprawdzałem, to on nie działał. Ej, czekajcie, chyba teraz już działa. Wcześniej mi tylko pokazywało 1000 diamentów, a teraz jest więcej. Ale nie będę testował, żeby go wrzucić, bo i tak te wartości nie są zbyt duże.
Może to naprawili w końcu. Otrzymaliśmy nową gigantyczną skrzynkę, z której podobno mają lecieć jakieś fajne nagrody. No i zobaczmy. No niby coś ciekawego nie poleciało, ale i tak jest lepiej niż pozostały. Kolejną rzeczą, o której już wam wspominałem w poprzednim odcinku, jest możliwość masowego przerabiania kluczy. I to akurat działa. Tego bardzo się cieszę, bo to ułatwi życie. Ale to nie koniec, bo też możemy otwierać masowo bundle. Masowo, po 100 sztuk. To się zmieniło, bo przed chwilą testowałem i mogłem wszystkie naraz otworzyć. Ale to i tak lepiej niż wcześniej. Kolejną rzeczą, która została dodana, jest arbuz, który zwiększa nasz bonus. Tylko nie wiem, do czego bonus. Niestety nie jest to napisane. Kolejną rzeczą, która została dodana, to z jajek możemy zdobyć sekretne pety, które działają tak jak te słabe ekskluzywy, czyli są zawsze o 95% mocniejsze od naszego najlepszego peta. Aktualnie są trzy różne secret pety: Lucky Block, Coin oraz Banan. Prawdopodobnie je możemy zdobyć z każdego jajka. Oczywiście otrzymaliśmy nowe pety, które są dużo, dużo mocniejsze od poprzednich. Tak jak widzicie, mam maksymalną ilość nowej waluty, więc będę mógł przez całą noc otwierać nowe jajko, dzięki czemu zdobędę dla was trochę petów. A w dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Oczywiście zachęcam do lajkowania, subskrybowania, aby niczego nie przegapić. I widzimy się w kolejnym odcinku.